Witamy serdecznie, kolejne antywirusowe planszówki. Dzisiaj wita Was Gandalf i Bartek. Dwa Bartki. Jakoś tak wyszło. Dwa Bartki. Niespodziewanie. I dzisiaj mamy dla Was grę Res Arcana, autora Toma Lemana, od wydawnictwa Rebel. Gra od 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki około pewnie pół godziny do godziny maksymalnie. Tak jest. I tyle. Tak. To do następnego odcinka. Hej. Cześć. Jedziesz. O co chodzi w grze? W grze będziemy starać się zbudować jak najlepsze kombosy ze swoich kart, których mamy. Zaczynamy z 8 kartami na ręku i to w zasadzie jest wszystko, co będziemy mieli, jeśli chodzi o karty, plus karta naszej postaci, czyli karta maga, którą mamy też od początku już zagraną. Gramy do momentu, aż jeden z graczy nie zdobędzie 11 punktów. Jeżeli tak się stanie, wtedy dogrywamy rundę do końca i gra się kończy. Sprawdzamy, kto tych punktów uzbierał najwięcej i ten gracz wygrywa. A co możemy robić w swojej turze? Możemy robić kilka fajnych rzeczy. Na początku ogólnie rundy każdy z nas, począwszy od ostatniego gracza chyba... Znaczy na początku gry sobie weźmiemy jeden magiczny przedmiot. Jeden magiczny przedmiot. One dają nam różne bonusy, jakąś produkcję surowców, których mamy tutaj w tym ładnym pudełeczku jest kilka. I poprzez inne jakieś takie akcje bonusowe. Więc na początku zaczynamy z jednym magicznym przedmiotem, a następnie robimy akcje po kolei, po jednej akcji na gracza, aż do momentu właśnie wszyscy nie spasują. A te akcje to... zagranie karty z ręki. Dodajmy jeszcze, zanim przerwę Ci, na początku rundy pozyskujemy zasoby. A, tak? Dokładnie, jest produkcja. Mamy tak zwaną fazę produkcji i niektóre karty, które mamy zagrane przed sobą albo nasze postaci, generują punkty, to też właśnie, tak jak Bartek wspomniał, magiczne przedmioty, generują nam konkretne typy zasobów. Zasobów mamy 5 kolorów, które Bartek wspomniał. Tak. I po prostu dobieramy je do swojej puli. Czasem gra nam daje wybór. Jak na przykład ten przedmiot daje albo niebieski, albo czerwony przedmiot, to sobie wybieramy, który zasób chcemy. Dokładnie. To są, fabularnie są to esencje. I dodatkowo złoto. Które czasami też, od razu też wejdę w słowo, niektóre karty pozwalają kumulować esencje na kartach i to też jest ten moment, kiedy możemy je zdjąć z kart do swojej puli i możemy je w tej rundzie już używać. Dokładnie. I wracając do tego, co miałem powiedzieć, co możemy robić, jakie mamy akcje. Pierwszą akcją, taką najbardziej oczywistą, jest zagranie karty z ręki do naszego tablo. To wymaga oczywiście zapłacenia surowców, ponieważ karty są artefakty, które tworzymy, tak? Czyli w tym przypadku muszę wydać zieloną esencję oraz złoto. Buduję daną kartę i to jest wszystko. Następną akcją, którą mogę zrobić, jest wykorzystanie akcji z karty, czyli tak zwane stapowanie. I robienie tego, co jest na tej karcie narysowane. I tu zazwyczaj jest mielenie zasobów, na przykład na inne zasoby. Można też atakować innych graczy, oni mogą się bronić. No, różne różnice rzeczy. Następną akcją jest pozyskiwanie enklaw mocy. I to są takie lokacje, które tak naprawdę najwięcej punktów dają, ponieważ są najdroższe w wybudowaniu, najwięcej surowców wymagają. I taką enklawę, jeżeli sobie zbuduję, ona produkuje zazwyczaj jakieś różne punkty. I każda produkuje w inny sposób. No, w tym przypadku zdobywamy złoto i każde złoto na tej enklawie daje mi punkt na koniec gry. Więc one są bardzo potężne. Jakby głównym celem gry jest dążenie do tego, żeby tych enklaw sobie wybudować jak najwięcej. Możemy też budować jako akcję monumenty. Każdy monument kosztuje 4 złota i on też daje jakieś tam punkty i jakąś akcję specjalną. Złoto jest tutaj najtrudniej pozyskiwalnym zasobem. Tak. Ponieważ jest, no, niektóre karty pozwolą generować to złoto, ale jest jednak to zasób, który jest najtrudniej do zdobycia. Dokładnie. No i ostatnią akcją, którą możemy zrobić, jest spasowanie. Pierwszy gracz, który spasuje w danej rundzie, dostaje znacznik pierwszego gracza, który też jest warty jeden punkt, co jest ważne. Czyli jeżeli w tym momencie gra by się skończyła, to ja mam jeden dodatkowy punkt na to, że pierwszy spasowałem. Czyli po rozegraniu wszystkich akcji jest tak zwany etap sprawdzania, czy ktoś wygrał. Tak. Tak? Czyli w tym momencie sprawdzamy, czy ktoś ma 10 punktów. Jeśli Bartek miałby w tym momencie 9 punktów na stole i spasowałby, to miałby ten 10 punkt, który pozwoliłby mu w tym momencie wygrać. Nie 11? Nie, 10. Może z dodatkiem grałem. Grałem z dodatkiem i tam było 11. Tam było 10. Jeśli chodzi jeszcze o akcję, jeszcze jest jedna akcja, którą możemy wykonać, to jest, jeśli mamy kartę na ręku i nie chcemy jej użyć, możemy ją podłożyć pod spód naszej talii i pozyskać albo jedno złoto, albo dwa dowolne zasoby. Tak jest, to jest taka akcja, jak nam brakuje surowców. Jak nam brakuje surowców, albo mamy karty, które aktualnie byśmy nie chcieli zagrać. Generalnie te karty i tak w pewnym momencie mogą do nas wrócić, o ile gra się szybciej nie skończy. Tak jest. Karty, Bartek tu wspomniał, że są takie różne fajne akty, które powodują, że generujemy różne kombosy, czy generujemy zasoby. Większość kart tak naprawdę używamy tylko raz, czyli po raz tapujemy je i nie możemy ich więcej używać.
Chyba że dana karta mówi o tym, że możemy odpalać akcje tylko poprzez dołożenie tam zasobów albo zapłacenie jakichś zasobów. Są też akcje, które pozwalają na przykład odtapować już użytą kartę, więc jest szansa, że użyjemy danej karty dwa razy albo i więcej. Dodatkowo w kartach mamy jeszcze dwa rodzaje potworów, dodatek wprowadza trzeciego. To są zwierzęta, które mają taki specjalny symbol z łapką, tak? Oraz są smoki. To są już specjalne jakieś potwory, które w konkretny sposób działają. Smoki mają specjalną zawsze akcję, atakują wszystkich graczy, którzy są w grze. I wtedy ten gracz traci albo dwa zielone konkretne znaczniki i one odpowiadają za życie. A jeśli nie ma, to traci za każdy zielony znacznik dwa znaczniki dowolnego koloru, więc jakby to jest dosyć bolesne. Natomiast jest troszkę też kart w grze, które pozwalają niwelować te ataki. Mamy specjalne karty, które mówią reakcję na atak, wtedy przekręcamy ją i możemy zablokować ten atak, że na nic się nie dzieje. No ale w tym czasie oczywiście inni gracze dostają. Tu już wspomniałem też o dodatku, jest dodatek Lux et Tenebre, czy jakoś tak on się nazywa. Tam dochodzi oczywiście nowe karty, nowe jakieś enklawy, nowe monumenty, nowe przedmioty też magiczne. Zwoje. Zwoje, dokładnie, które są jakby związane mocno z magicznym przedmiotem, jednym konkretnym. Natomiast dochodzą też demony, to jest kolejna taka postać, znaczy kolejny potwór, powiedzmy taki, który też w jakiś sposób inaczej działa. Są też karty, które oddziaływają na konkretne typy potworów, żeby coś tam ewentualnie dodatkowo robić. W grze też już też wspomniane było, mamy postaci, które na początku sobie zawsze wybieramy. Tych postaci jest w grze podstawowej około 10, jeśli dobrze liczę. Każda postać ma swoją specjalną umiejętność, która również wprowadza dosyć sporą regrywalność, ponieważ to, jaką postacią zagramy, jakie karty artefaktów dobierzemy, będzie też mówiło o tym, jak grana rozegrażu zagramy. Natomiast na początku gry zawsze rozdajemy sobie 8 artefaktów i dobrze zawsze przejrzeć sobie, jakie mamy na ręku karty, żeby wiedzieć, jaką taktykę obrać w czasie rozgrywki. Tak, ta gra dużo jakby zyskuje przy znajomości, czyli im więcej razy gramy, tym bardziej właśnie możemy już bawić się w taktyki tutaj i tak dalej. Bo pierwsza gra to będzie trochę takie w ciemno granie, ale potem coraz bardziej możemy już kombinować. Problematyczna na początku na pewno może być ikonografia. Ikonek jest tu mnóstwo, one są akurat nie na tej karcie, ale jest specjalna karta, gdzie ona pokazuje, co oznaczają poszczególne ikonki. I na początku może być to bardzo kłopotliwe zrozumienie, jak pewne rzeczy działają, ale gwarantuję, że po pierwszych kilku rundach już zaczniecie kojarzyć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi i potem gra naprawdę już leci płynnie i spokojnie można się do tego przyzwyczaić i bardzo fajnie to działa. Jest tu bardzo mało tekstu na kartach, więc najczęściej to są typu, nie wiem, dobierz kartę albo odrzuć kartę, czy tam zagraj jakąś kartę. Zagraj stapu i zdobądź surowce. Tak, czy działa na wszystkich i tak dalej, więc gra cała opiera się właśnie na ikonografii jakiejś i mówiłem, po pierwszej grze praktycznie już wiedzieliśmy, jak się w to gra, jak ta ikonografia, co poszczególne ikonki znaczą. Nie trzeba było już zerkać nawet do instrukcji, po prostu grało się to dosyć płynnie i bardzo przyjemnie. Tak, trzeba dodać, że gra ma bardzo ładne grafiki, ogólnie karty i te wszystkie monumenty są fajnie wykonane. Mamy ciekawe znaczniki, klimat też taki jest dość specyficzny, no bo mamy tutaj troszeczkę takie fantazy, dark fantasy bym powiedział nawet, jakieś takie. Spoko dla fanów właśnie takiego typu gier, na pewno coś do sprawdzenia. No i regrywalność jest duża, tak? Kart mamy tutaj całkiem sporo. Na początku gramy tylko zawsze 8, czyli jeśli gramy 2 osoby, to Bartek ma teraz 8, ja mam 8, a jeszcze mamy tyle kart w talii, które możemy użyć w następnej rozgrywce. Tak, jest dużo właśnie postaci, jak mówiłeś. Tak, dużo postaci, więc jakby możliwości jest dużo. No, jak już kupicie dodatek, to on sprowadza jeszcze więcej tego wszystkiego, więc jest tam sporo więcej możliwości. Tak, i mimo tego, że tak naprawdę zasad tutaj jest kilka, czyli tam zrobienie swojej akcji i tak dalej, no to kombinowanie jest mnóstwo, no bo karty właśnie mają dużo synergii ze sobą, tak, produkowanie surowców jest ważne, właśnie dążenie do tych enklaw, które też jakoś tam każda swoja inaczej działa, więc to jest na pewno ciekawe. No i fajny jest to ten mechanizm, że mamy te 8 kart i tak naprawdę przez całą grę musimy je jakoś tak mądrze zagrać, żeby sobie poradzić. Tak, przy czym no każdą kartę zagramy nie raz, tak naprawdę, znaczy raz ją zagramy, żeby ją położyć na stół, ale potem ją co rundę możemy wykorzystywać, więc jakby to nie jest tak, że mamy tylko 8 kart i w sumie nic więcej się nie dzieje.
tylko cały czas próbujemy mielić te karty i używać je tak na stole, jak one leżą. Mhm. I klawy też są dwustronne, więc to też jest regrywalność. Mhm, dokładnie. Z jednej strony jest... Znaczy są, każda enklawa, w sumie jest ich 10, jakby tak popatrzeć, tak. 5 wyłożonych, ale dwustronnych, pozwala na inny sposób zdobywania punktów. Więc jakby tu też trzeba troszkę patrzeć, jakie mamy karty u nas na stole i wiemy, jakie mamy na ręku i pod pewne enklawy zacząć sobie już rozgrywać grę, żeby ją szybko pozyskać i na niej budować punkty. Bo z tych podstawowych kart rzadko które dają punkty, najczęściej smoki dają jeden punkt plus czasem niektóre karty dają punkty. Można też próbować na monumentach złapać punkty, bo każdy monumenty dają od 1 do 3 punktów i dają też specjalną jakby zdolność. Ale jednak jest droga ich budowa. Pozyskanie 4 złota jest tutaj dosyć trudne. No chyba, że macie karty, tak jak ja miałem w ostatniej grze, w której grałem. Miałem dwie karty, które produkowały mi złoto, więc dosyć łatwo było mi je zdobywać. No ale też był fajna enklawa, gdzie kupiłem ją za złoto i zacząłem na niej jeszcze znowu generować kolejne złoto. No ale to już jakby wynika troszkę ze przyjętej jakby strategii i przejrzenia tego, co się ma i czym można tutaj grać. Tak, trzeba się dopasować do sytuacji. Tak, więc każda gra tak naprawdę będzie inna. Plus dużo zmieniają te magiczne przedmioty, które bierzecie na starcie zawsze. Znaczy zawsze jak pasujecie, bierzecie jeden z tych przedmiotów. No a to też decyduje tak naprawdę, co w następnej rundzie będziecie chcieli zrobić. Bo to nie tylko możecie pozyskiwać esencje, ale też wymieniać zasoby na inne, pozyskiwać nowe karty, dobierać ze swojej talii, bo zawsze co rundę dobieramy tylko jedną kartę, więc no tutaj też trzeba o nie się postarać. Tak jest. Tyle, bo tak możemy sobie jeszcze gadać o tej grze. Polecamy serdecznie, gra jest pięknie wykonana, tutaj się bardzo wydawcy postarali. A my co? Polecamy grę, możemy oczywiście wypożyczyć u nas tutaj w klubie, piszecie na ten adres. A tymczasem żegnamy się i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Hej! Do zobaczenia, cześć!